Serdecznie witam Państwa na kolejnym wernisażu, tym razem wyjątkowym. Dla mnie przynajmniej wyjątkowym, dlatego że z Panią Anią, a o niej mówię, czyli bohaterka dzisiejszego wieczoru, znamy się od dawna. Pracę w ilości 2-3 sztuki widziałam zawsze na wystawach związanych z dniami Dęblina, czyli twórców dęblińskich, a dzisiaj wyjątkowo po raz pierwszy, prawda? Pierwszy tutaj. Autorska wystawa Pani Ani Szymańskiej w Miejskim Domu Kultury. Serdecznie i gorąco ją witam. Gorąco brawa. Bardzo się cieszę, że tak liczne grono tutaj zgromadziła Pani Ania, że Państwo zechcieliście być z nami dzisiejszego wieczoru. Serdecznie witam Pana Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Waldemara Chochowskiego. Witam wszystkich Państwa, myślę, że przyjaciół sztuki, bo tak to najczęściej wygląda, że osoby, które przyciąga dany temat, to się znajdują właśnie na wernisażach. Drodzy Państwo, Pani Ania jest osobą, myślę, że nie muszę zapewniać Państwa, że jest osobą wyjątkową, dlatego że, a to się później przekonacie, dlatego że maluje od wielu, wielu lat i zawsze potrafi znaleźć czas na swoją pasję. Ja powiem szczerze, byłam zaskoczona, jak wieszając obrazy zobaczyliśmy, ile jest namalowanych w tym roku. Mnie po prostu jest wstyd, że jako osoba, ja nie potrafię znaleźć czasu, tyle co Pani Ania, tak dużo tych prac i tak pięknych robi. Przyjechała do nas do Dęblina z Żyrardowa, prawda? Bo się dowiedziałam. Tak. Zgadza się. Na początku lat 80. I myślę, że jest na tyle związana z tym naszym miastem, że widać to na jej obrazach. Często gości temat okolic, prawda, pejzaże, te nasze nadwiślańskie, oraz lotniczy temat. Prawda, Aniu? Tak. No w sercu jest, więc nie ma wyjścia, więc się pokazuje później na tych pracach, które tutaj Pani Ania zaprezentowała. I oczywiście bardzo piękne, jak zawsze, kolorowe kwiaty. Dzisiejszy dzień jest taki symboliczny, dlatego że dla mnie Pani Ania to jest albo temat lotniczy, albo kwiaty. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, więc staraliśmy się to wszystko połączyć. Myślę, że nam się udało, bo jeszcze raz podkreślam, Pani Ania stanęła na najwyższym poziomie i tyle prac, ile ona tutaj nam prezentuje, za tymi drzwiami Państwo ujrzycie, jakie są te prace, bo naprawdę ja o tym nie będę mówiła, przekonacie się sami. Pani Aniu, proszę bardzo. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor za zaproszenie. Rzeczywiście jest to moja pierwsza wystawa autorska w Domu Kultury tutaj, chociaż mieszkam już ponad 30 lat w Dęblinie. I tak jak Pani powiedziała, rzeczywiście bardzo bliskie mi jest lotnisko, bardzo bliski Dęblin, tematy związane z lotnictwem, aczkolwiek na co dzień również inne tematy realizuje. I powiedziała Pani coś takiego, że robię bardzo dużo i tak. Myślę, że Państwo też jesteście ciekawi, jak ja to robię. Po prostu, jeżeli zawód jest jednocześnie pasją, to chyba tak jakoś wychodzi samo. Dzisiejsza ta wystawa jest taka dosyć, jak ja oceniam, grzeczna w cudzysłowie, bo nieraz popełniam tematy troszeczkę takie bardziej surrealistyczne, może bardziej dziwne, ale to robię specjalnie na zamówienia indywidualnych odbiorców. Więc tak tu patrząc po Państwie, będzie na przykład morze czerwone jak wino, tak jak w Iliadzie. Będzie tu dla zainteresowanych pogrzeb w Szczecinie też, to troszeczkę tak w cudzysłowie, też i wiele jeszcze innych. I na co dzień właśnie robię tego typu rzeczy, natomiast no, większość czasu to są te tematy lokalne, większość czasu, którego poświęcam. Dzisiaj mąż tak w ostatniej chwili próbował policzyć, ile było pałaców, więc do 2000 roku. Było ich 94. No, nie, przepraszam, nie do 2000 roku, tylko do 2000 numeru. Było 94.
dalej nie wiemy. W każdym bądź razie one się nie powtarzają, za każdym razem są inne. Staram się nie powielać siebie, staram się nie naśladować. Jeżeli to się podoba, moi Państwo, gusta mamy różne i jeżeli komuś bardzo się podoba malarstwo takie hiperrealistyczne, to ja też to robię. To wygląda dokładnie jak pocztówka. Ale właściwie po co powielać piękne zdjęcia, które tutaj nasz klub między innymi tak propaguje i proponuje Państwu. Więc ja, tak jak już wspominałam kiedyś malowałam wszystko, co mi wpadnie w oko, tak? Co mi się podobało. Potem starałam się realizować Państwa marzenia i robiłam to, co Państwo chcecie. A teraz troszeczkę chyba zobligowana i wiekiem, i potrzebą serca. Ale sporo osób jest na dworze, gdzieście. Zapraszamy, ja myślałam, że... Czyli ze względu na to, żeby wpuścić wszystkich do środka. Drodzy Państwo, ja jeszcze tylko tak w kwestii liczb. Indywidualnych wystaw Pani Ania miała 17, ta jest 18. Tak? Tak. To nie jest trema dzisiaj, bo tu moi bliscy znajomi wiedzą po prostu, o co chodzi. To po prostu tak bywa. Tak bywa. Tak bywa. W każdym katalogu u góry, tutaj mamy numerek. Proszę się zapoznać, losujemy, a mamy środkę i zapraszam Cię, kolego. Ale to wylosujesz, chodź. Podaj Pani Ani. Proszę bardzo, Pani Ani. Pani jest 25. Proszę Państwa. Czy może Pan odwrócić obraz na tak, 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 ale muszę tak. Panie Aniu, no tak symbolicznie, jesteśmy przed świętami wielkanocnymi, więc taka nasza pisanka, taka większa pisanka, ale chciałam powiedzieć, że była wykonana przez nas w Domu Kultury, więc jest to tak dla nas taka... Tak, nasza praca dla Pani Ani. Szanowni Państwo, dziękuję.
czy można, ja dzisiaj przy takiej wspaniałej okazji podwójnej, bo dzisiaj jest wernisaż pani Ani, na której miałem dwukrotnie zaproszenie na lotnisko i zawsze mi wypadały obowiązki służbowe, dlatego się tym bardziej cieszę, że dzisiaj mogłem wziąć udział i zobaczyć te piękne obrazy. Jest mi bardzo miło. A drugie święto, oczywiście święto kobiet, tutaj na ręce pani Ani, w imieniu naszej brzydszej części społeczeństwa dębińskiego, przede wszystkim panią. I także pani Ani złożyć najserdeczniejsze życzenia, przeprosić za wszystkie nasze winy, które na pewno się dopuszczamy względem pięknej. I obiecujemy poprawę i naprawdę bardzo się cieszymy, że panie są, bo życie jest piękniejsze. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy tutaj przyszliście, którzy jesteście tutaj ze mną. Miła niespodzianka, bo jest moja klasa, trzecia A w gimnazjum. W naszym miasteczku jest pani Ania, która od rana w szkole dogania. Choć jest ogromnie zapracowana, to przez wszystkich bardzo kochana. Dobra żona, mąż ją rozumie, a więc pomaga, jak tylko umie. Dzięki współpracy całej rodziny Ania ambicje zamienia w czyny i czas do zera wykorzystuje, mieszając zupę, obraz maluje. U nas w domu, moi Państwo, my nie mieszkamy w domu, my mieszkamy w pracowni malarskiej, prawda? Jednocześnie w salonie artystycznym, jak kto woli, prawda? Więc ci z Państwa, którzy nas odwiedzają, wiedzą. Kiedyś rzeczywiście tak było, że coś malowałam w kuchni. Zosia podchwyciła i powstał. Thank you.
Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu, którzy zechcieliście uczestniczyć w tym moim jubileuszu, w tym moim wernisażu. Zapraszam na następne wystawy. Nie wiem jeszcze, jaka będzie tematyka, ale myślę, że też będzie coś, co się Państwu spodoba. Dziękuję serdecznie.